rekord Bielsko-Biała, drugim półfinalistą młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu do lat 17 roku. Czy ta hala, te trybuny widziały kiedyś podobną atmosferę? No takiej atmosfery to naprawdę nie było jeszcze, no ale to zawdzięczamy kibicom zarówno rekordu, jak i Wilkowic. Andrea, długimi fragmentami ten turniej do złudzenia przypominał wydarzenia sprzed 2 tygodni w Bielsku-Białej, kiedy po złoto sięgnęli 15-latkowie. No tak, prawda, ale no to ja uważam, że ogólnie ten poziom rosło na te młodzieżowe mistrzostwa Polski. Jest coraz bardziej ciężko dostać do fazy finałowej i tam mamy sprawdzamy ostatnią fazę eliminacji. Robiliśmy dobra odprawa, pracowaliśmy trochę na głowę, a potem myślę, że każdy meczu, oprócz te 1/4, który się skończył na karne, ale myślę, że był mecz, który atakowaliśmy cały czas. I jedyny mecz, który trudny był ostatnio Wilkowicami, ale znamy drużynę, czyli no. Widzieliśmy, że był bardzo ciężki mecz, nie tylko na boisku, też, bo jak widzieliście, była pełna hala sąsiadów i poprosiłem chłopaki opanować emocje, nie szukać wojna, grać po prostu piłkę, co będzie, będzie. Jest mecz z Iczedrami, czyli będą grali ostro jak fiks, będą szukać wojna. A przy tym, co dzisiaj się będzie działo na trybunach, to przede wszystkim głową. Kontrola emocji, głowa, spokój, cierpliwość. Wiecie, że pewnie oni zejdą nisko, będą czekać na was. Jak zagracie to, co w półfinale, to ja jestem spokojny. Gdyby ocenić występ 17-latków rekordu, to momentami bardzo analogiczny, wręcz bliźniaczy do młodszych kolegów 2 tygodnie temu przy startowej 13. No dokładnie, problemy w grupie, przegrany mecz. W zasadzie wszystkie mecze były o coś. To nie było żadnego meczu takiego spacerku. Pierwszy mecz trzeba było, wiadomo, jak to w turnieju, bardzo trudny. Drugi przegrany, trzeci o wszystko, a później ćwierćfinał, półfinał i finał. Gdzieś w podświadomości, mając na względzie już historię występów rekordu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, wyglądało na to, że jak już docieramy do półfinału i finału, to idzie to stosunkowo łatwiej niż w ćwierćfinale i w meczach grupowych. A tu się okazało, że Wilkowice postawiły bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę. Ciężko było momentami w turnieju w Wilkowicach? Oczywiście były ciężkie momenty, takie jak mecze z Lubaczowem czy z Brześkiem, ale ja wierzyłem cały czas w moją drużynę i wspólnie wierzyliśmy również w siebie i bardzo się cieszę, że udało nam się
dotrzeć do finału i go wygrać. Ten finał, bym powiedział, byśmy go wygrali. Natomiast to nie było z punktu widzenia jakichś takich fajerwerków futsalowych, jakieś super widowisko, trzeba powiedzieć, ale emocji, woli walki, zaangażowania no i kibiców w tym widowisku nie zabrakło. Nie dociera piłka do Porybskiego, co więcej ruszają z kontrą Pilkowiczanie. Jeszcze dla nich szansa, wyborna okazja, pusta bramka! Takie pomyłki, takie usterki są jeszcze dopuszczalne i wybaczalne. Co? Ale co stało się tu, teraz, w tym momencie? Piotrek, gdybyś miał jeden do jednego w czasie oddać i skomentować to, co wydarzyło się w ostatniej sekundzie pierwszej części meczu finałowego. No to chcieliśmy już niby zakończyć, ale trener powiedział, żebyśmy grali do końca, żebym oddał strzał. No i spróbowałem, i się udało. To miało być takie chybił trafił, czy rzeczywiście, a strzelę, może trafię w światło? Nie, myślałem, żeby zagrać na pivota do Patryka, ale piłka się idealnie odbiła i wpadła do bramki. A jakie towarzyszą uczucia już po odebraniu złotego medalu? No ja jestem bardzo szczęśliwy z całej drużyny. Zrobiłem trzeci złoty medal, ale to wszystko dzięki drużynie. Dziękujemy trenerowi, wszystkim kibicom za taki wspaniały doping. No i bardzo się cieszymy. Kamil, skoro to dla Ciebie pierwsze tego rodzaju uczucie, więc muszę zapytać, jak to jest być kapitanem mistrzowskiej drużyny? Na pewno ciężko, bo mam na sobie jednak duży obowiązek, pełniąc rolę kapitana, ale po wygraniu turnieju świetne uczucie, naprawdę nie do opisania. Cieszę się, że to się na naszym terenie odbyło, że Wilkowice po raz wtóry sprawdziły się jako organizator, także myślę, że nasz podokręg może takie przedsięwzięcia brać na siebie. Atmosfera była nieprawdopodobna, hala dzieliła się równo na dwie połowy tych, którzy kibicowali Wilkowicom i tych, którzy kibicowali rekordowi Bielsko-Biała. No i to myślę, że się również udzielało tak pozytywnie zawodnikom. Także było to naprawdę pod względem emocji bardzo ciekawe widowisko. Finał, który tak uwieńczył całą w sumie fajną imprezę, która się w Wilkowicach odbyła. Cieszymy się, że podokręg Bielsko-Biała na stulecie również uczcił to dwoma pięknymi medalami.